Czynnik. Powinność. Drodzy Państwo, rozpoczynamy drugą część, powoli, a skutecznie, naszego konkursu. Bez przerw już. Dobrze. Jeśli szacowny jury sobie tak życzy, tak uczynił. Czy jest pani Irena Salwowska? To ja powoli, a skutecznie zapraszam na scenę. Proszę Państwa, to żadne komuterstwo, my się po prostu znamy. Nawet nie pamiętam skąd, ale pewnie mam prawo. Poznaliśmy się przez rosoła. Przecież mówię, że nie pamiętam. Brakowało nam makaronu do rosołu. Drodzy moi, wy nie byliście chyba wtedy, jak ustalaliśmy pewne zasady. Mam listę pytań. Domyśliłam się, Siódme. Ale możecie sobie wybrać, bo to nie jest siódme łatwe. Siódme, ja nie wiem, czy ono jest łatwe. Muzyka czy tekst? Tekst. Dlaczego? Bo tekst wyraża muzykę. A dałeś mi kawę? Ale tekst bez muzyki to nie piosenka. To zależy, jak kto recytuje, bo niektórzy recytują śpiewająco. Recytują. Mój syn na przykład ostatnio recytował śpiewającą pieśń o żołnierzach z Westerplatte. Jest to taki wybieg, na który ja nie mogę nic odpowiedzieć. Dlatego zadam ci jeszcze jedno niewygodne pytanie. Teraz ja wybiorę, jeśli pozwolisz. Przeszło jest niewygodne, to jeszcze pytanie niewygodne. No, tutaj nie po wygody tu przyjeżdżasz, niestety. Po nagrody też. Też nie, oczywiście. Kto tutaj przyjeżdża po nagrody? Światło czy dźwięk? Nie, to ja wolę światło. Światło niż dźwięk? Bo ja zawsze jestem w tunelu, to mnie to światło prowadzi. A w jakim tunelu ty jesteś? Ciemnym. Ciemnym. A w którym? Bo tutaj na Dolnym Śląsku jest troszkę tuneli kolejowych przede wszystkim. Tam zostawili? Nie, chodzi o taki tunel. Tunel. O, Asia. Jeszcze raz? Bo jeśli mógłbym... Jestem złotym pociągiem. A, złoty pociąg. Ja wiem, ja znam historię. Ja też go szukałem. Niejedną łopatę złamałem, wykupując go i oczywiście skończyło się tylko na kredytach na łopaty. Jesteś złotym pociągiem. To nie wiedziałam, dowiedziałam się przed chwilą. Ja też. Ale bardzo dobrze, bo Andrzej bardzo lubi koleje, to będzie mnie lubiał jeszcze bardziej. Tak, tak, ale wszystkim wąskotorowe. Określenie na złoty. Powiedz, skąd przyjechaliście do nas? My przyjechaliśmy dzisiaj z Cośnicy. A dzisiaj? Dzisiaj to znaczy, że to nie jest stałe miejsce waszego pobytu, z którego przyjeżdżacie. To jest stałe miejsce od piątku zeszłego, moje miejsce, z którego będę tu przyjeżdżać, bo do tej pory przyjeżdżałam z Sadkowa, a teraz przyjeżdżam z Sośnicy, 4 km. Też na S. Bardzo ładnie. Następne miejsce, jeśli będzie, to też będzie na S, rozumiem. Nie, postaram się na M. Na M? Jak makaron, rozumiem. M jak miłość. Miłość do makaronu, ja inaczej nie... Nie widzę inaczej. A powiesz mi, gdzie to jest, tak bliżej? Kąty Wrocławskie. Kąty Wrocławskie, to niedaleko. Niedaleko. Ja tam tędy czasami... Jakby odliczyć korki, to byśmy byli w 15 minut. No to się nie da. Z korkami 45. Tak, no to zostańmy przy tych 15. Co nam zagracie? Zagramy dwie piosenki. Tak ustalaliśmy, tak, gramy po dwie piosenki. Chociaż zgłaszaliśmy trzy, ale jurorom się nie chce słuchać.
zagramy dwie. To nawet chodzi raczej o sprawy techniczne, podejrzewam, że dwie piosenki. Mam grać, poczekaj. Ale dajemy wam wybór, możecie wybrać tak, z tych trzech piosenek dwie. Tak, my zagramy dwie piosenki. Pierwsza to będzie piosenka W dół, a druga to będzie piosenka Wszystko będzie dobrze. Najpierw W dół, a później Wszystko będzie dobrze. Podoba mi się. Bardzo. No, a autorstwo? Też. Powiedz mi coś o autorstwie. Moje. Wszystko twoje. Tak. Wszystko twoje. Gitarzysta też mój, drugi gitarzysta prawie mój. To jest bardzo zaborcza kobieta, proszę państwa. Konferencjer prawie mój. Nie wiem, czy konferencja o tym wie. No ja nie wiem, czy tak publicznie należy to wypowiadać. Sam powiedział, że się znamy. Tak, ale nie się. Powiedział skąd. Ja też z nie widzenia. Ja mówię co. Ja wam oddam ten mikrofon, tak, tylko najpierw muszę się nagadać, bo muszę wiedzieć, że jesteście gotowi na wszystko. Jesteśmy gotowi. Na wszystko, a przede wszystkim nagranie. Na wszystko. Czy jesteście?